my dopiero zaczynamy pierwsze kroki w kierunku zmian rewolucyjnych w motoryzacji, a elektromobilność jest tych zmian częścią. By elektromobilność mogła się w Polsce rozwijać, potrzebne jest prawodawstwo. To prawodawstwo dopiero zaczęło się kształtować w zeszłym roku. W zeszłym roku powstały pierwsze zapisane regulacje dotyczące całkowicie nowego sektora, jak choćby krajowe ramy rozwoju infrastruktury polityki paliw alternatywnych czy plan rozwoju elektromobilności. Także w zeszłym roku zostały rozpoczęte konsultacje ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Ta ustawa została przyjęta w styczniu, a w lutym bieżącego roku weszła w życie. I to jest pierwszy akt, który na nowo definiuje to, czym elektromobilność jest w Polsce i jak ta elektromobilność ma się rozwijać na naszych drogach. To jest ustawa, która od początku budziła bardzo wiele kontrowersji. Ona była absolutnie niezbędna i co do tego nikt nie ma wątpliwości. My jako organizacja branżowa, która zrzesza podmioty zainteresowane rozwojem elektromobilności, wielokrotnie zwracaliśmy uwagę, że to jest krok w bardzo dobrym kierunku. To jest także jednak krok niewystarczający, więc my musimy zrobić jeszcze więcej, by po pierwsze elektromobilność poprawić na tym poziomie, na którym ona została w lutym zaimplementowana. Po drugie, musimy rozwijać o nowe aspekty, takie, które pozwolą zdynamizować rozwój tego rynku. W ostatnim czasie weszła w życie nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Dlaczego ta nowelizacja jest tak ważna, pomimo nazwy dalekiej od elektromobilności? Dlatego, że Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, czyli ciało, które ma finansowo wesprzeć rozwój elektromobilności, zostało właśnie zapisane w tej ustawie. W tej ustawie została także zapisana poprawa ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Stąd tak ważne było, by jak najszybciej ją przyjąć. Ustawa o elektromobilności wprowadziła system, przez który przez kilka miesięcy nie było możliwości, by punkt ładowania samochodu elektrycznego został oddany. Brakowało bowiem rozporządzeń wykonawczych do ustawy i Urząd Dozoru Technicznego nie miał podstawy, by te stacje przyjmować. Teraz ta sytuacja jest zgoła inna. Teraz już bez problemu każdy operator może oddać stację, oddać ją do eksploatacji i komercyjnie realizować swoje zadania biznesowe. To pokazuje, jak dużo jest w elektromobilności do zrobienia. To nie może być jeden akt prawny, to musi być cały cykl dokumentów, które będą ten rynek definiowały, które będą ten rynek zmieniały, które będą ten rynek wreszcie regulowały i dynamizowały. Należy się uczyć na tych przykładach, które są z Europy Zachodniej. Pamiętajmy, że w tym samym czasie, gdy u nas łącznie na drogach jest ponad 2000 samochodów elektrycznych, w Niemczech w ciągu jednego roku tych samochodów rejestruje się 60 tysięcy, jeszcze więcej w Norwegii, porównywalna ilość w Wielkiej Brytanii. Mamy zatem od kogo się uczyć.